Film w związku z tym, że w trakcie jego realizacji Munch zginął, bardzo wyraźnie w samej strukturze tego filmu dostrzegą Państwo to wydarzenie. Prawda? To jest taki film, o którym bardzo się często mówi, że śmierć jest w nim obecna na wszystkich możliwych poziomach, tak? Ponieważ to nie jest tylko film mówiący o śmierci w sposób dosłowny, tak? Ponieważ rozgrywa się w dużej mierze w obozie w Auschwitz-Birkenau, ale to jest film, którego sama struktura jest wynikiem tego, że właśnie w trakcie realizacji zginął reżyser. W momencie śmierci Munka zrealizowane były w większości, nie w całości, ale w zdecydowanej większości, zdjęcia do części retrospekcyjnej, czyli właśnie obozowej, ponieważ w punkcie wyjścia fabuła filmu była pomyślana w ten sposób, że oto mamy właśnie rok 60, statek wycieczkowy wielki, płynący gdzieś prawdopodobnie z Ameryki Południowej, który dociera już do Europy i w pierwszym czy w drugim porcie europejskim na pokład tego statku wsiadają również inni pasażerowie. Wcześniej na tym statku płynie właśnie Liza i Walter, niemieckie małżeństwo, o których my niewiele wiemy. Wszystko zaczyna się dopiero dla nas jakoś tam wyjaśniać w momencie, kiedy na pokład statku wchodzi pasażerka, która Lizie, tej, jak się za chwileczkę dowiemy, tak, byłej nadzorczyni obozu, o czym nie wie zresztą jej mąż również, wydaje się być niesamowicie podobna, być może po prostu jest jej ulubioną więźniarką z obozu w Auschwitz. I to uruchamia lawinę jakby wspomnień. Tak? To wymusza na tej kobiecie takie powtórne cofnięcie się do swojej przeszłości i powtórne rozliczenie tego, kim w ogóle była w tej rzeczywistości. Munch wymyślił sobie tę retrospekcję też w sposób nie taki zupełnie oczywisty i na to bym chciała, żeby Państwo bardzo mocno zwrócili uwagę. To akurat się nam przez to, że film jest niedokończony, bardzo wybija, to jest bardzo wyraźne. Proszę zobaczyć, że każda z tych retrospekcji ma zupełnie inny charakter. I charakter tej retrospekcji nie tylko ma nam pokazać, w jak różne sposoby ona przeżywa to, co się wtedy wydarzyło i jak ogromnym wstrząsem jest dla niej to, nigdy nie do końca jasne dla nas, spotkanie czy niespotkanie, do którego dochodzi na statku, ale to jest też w ogóle taka próba przyjrzenia się temu, jak pracuje nasza pamięć. Tak? Każde z tych strumieni wspomnień pokazuje inną organizację i inne rodzaje właśnie takiego wysiłku naszej pamięci. Tak? Pierwszy ciąg obrazów to jest ciąg taki niezwykle chaotyczny, który pewnie najbardziej jest w takim duchu takiej Magdalenki Prustowskiej. Tak? To jest takie uderzenie wspomnień, które są niezorganizowane, które są nie do końca jakoś zracjonalizowane, które my ewentualnie jako widzowie możemy próbować jakoś tam uporządkować, chociażby zastanawiając się nad tym, jak bardzo one są bliskie pewnym takim kliszom obrazowym, które są mocno utrwalone i dotyczą właśnie rzeczywistości obozów koncentracyjnych. Natomiast dwie pozostałe retrospekcje pokazują nam już wspomnienia jako zorganizowane w pewne struktury narracyjne. Tyle tylko, że Munch świetnie pokazuje, że jest ogromna różnica pomiędzy wspomnieniami, które my organizujemy w ciągi narracyjne po to, żeby je komuś opowiedzieć, a pomiędzy tymi, które my organizujemy w ciągi narracyjne po to, żeby opowiedzieć je samemu sobie. Tak? I to jest ten moment, w którym my możemy w filmie nie tylko dowiedzieć się, jak bardzo wstrząsnęło Lizą to, co się teraz wydarzyło i być może również, jak ją bardzo wstrząsnęło to, co się działo w czasie wojny. Nie tylko dowiedzieć się, jak ona to próbuje wyjaśnić swojemu mężowi, ale możemy również zobaczyć, jak bardzo to, co ona mówi mężowi, niekoniecznie musi się pokrywać z tym, co ona będzie wspominała dla samej siebie. Tak? I dopiero po obejrzeniu tych trzech tak naprawdę retrospekcji, my jako widzowie, każdy z nas niejako indywidualnie może próbować wyciągnąć wnioski co do tego, kim ona była, co nią kierowało, kiedy próbowała uzależnić od siebie polską więźniarkę. Czy to był rodzaj jakiegoś eksperymentu, czy to był rodzaj jakiejś dziwacznej gry takiej psychologicznej, czy to była próba przerzucenia odpowiedzialności, czy może to była miłość, tak, która tam się zrodziła. Wielu krytyków nawet właśnie w 1963 roku interpretowało ten film niemal jako roman. Bardzo okrutny, tak, ale do pewnego stopnia właśnie, że to miało być takim jednym z głównych problemów tego filmu, ale to należy do nas, tak? Ponieważ dostajemy film, który jest jakby zeszczątkowany, który jest wewnętrznie ogromnie rozbity, ale który przez to, często mam takie wrażenie, ma tym większą siłę rażenia. Tak? I chyba Munch zresztą też był w dużej mierze z tego świadom, dlatego że to, co było dla niego ogromnym problemem w czasie realizacji tego filmu, to właśnie ta część współczesna. Mogą Państwo przeczytać bardzo często w różnych opracowaniach, że to jest tak, że po prostu Munch przed śmiercią zdążył zrealizować
tylko część retrospekcyjną, nie zrealizował części współczesnej. To nie jest prawdą. Zrealizował część współczesną. I to w całości, od początku do końca, zgodnie ze scenariuszem i scenopisem na statku Batory, z udziałem całej ekipy i tak dalej, i tak dalej. Zdjęcia podobno wyszły nawet nie najgorzej, chociaż zawsze jest tak, przy realizacji tego typu zdjęć problem z trzęsącą się kamerą. To był statek, który był w trakcie rejsu swojego planowego, w związku z tym nie można go było cały czas zatrzymywać, tak? Więc często część zdjęć była kręconych w trakcie, kiedy pracowały silniki, ale zdjęcia były i były całkiem niezłe. Tyle tylko, że Munk im bardziej pracował nad częścią retrospekcyjną, tym bardziej czuł, że to nie jest takie proste, że tego się nie da tak po prostu polepić, że nie można pokazać tego jakby w tym, jako takiego samego w takim wymiarze czysto formalnym, że to nie może być tak, że tu widzimy Lizę na statku bawiącą się i tak dalej, a potem robimy przebitkę, bo to Lizę coś uderzyło i ona teraz przeżywa to wewnętrznie, że trzeba poszukać jakiejś innej ramy, trzeba poszukać jakiegoś innego uzasadnienia dla tego, co się dzieje z tą kobietą. Więc to jest tak, że Munk sam miał ogromne wątpliwości. Zachowały się w różnych relacjach jego przyjaciół takie wspomnienia o tym, jak on próbował znaleźć kogoś, kto by mu jeszcze raz napisał tę część scenariusza, kto by jakoś mu pomógł w wybrnięciu z tego impasu. Do tego nie doszło, ale to, co jest ogromną zasługą ludzi, którzy kończyli ten film po śmierci Munka, czyli przede wszystkim Stanisława Brzozowskiego, który był jego asystentem jeszcze w trakcie realizacji, i Witolda Lesiewicza, który wkroczył już po śmierci Munka i wziął się za te materiały. Ogromną zasługą ich było to, że zdecydowali się ani nie włączać tego, co zostało nakręcone, ponieważ wiedzieli, że Munk się jakby już nie godził na tę część, że już jej nie akceptował, ani też, że nie decydowali się za wszelką cenę na dokręcanie jakiejś innej części współczesnej, która być może by się polepiła z retrospekcjami. Tylko pozostawiono, czyli takie zahibernowane, pojedyncze fotosy, pojedyncze kadry, które pozwalają się Państwu, i to sami Państwo zobaczą, bez trudu zorientować w takim wymiarze czysto fabularnym i będą mieli Państwo pełną jakby takie rozeznanie w tym, kto, gdzie, kiedy, dlaczego, prawda, i co prowokuje tę taką lawinę wspomnień, która tam się uruchamia, ale jednocześnie będą mogli Państwo rzeczywiście jakby zupełnie samodzielnie zmierzyć się z tym, co jest w tym wymiarze retrospekcyjnym, tak? Z całym takim ciężarem pytań, które tam są stawiane o to właśnie, co motywuje główną bohaterką, tak? Co to jest za relacja, którą ona wytwarza, na jakiej zasadzie ta druga kobieta, Marta, decyduje się w tę relację wejść. Czy rzeczywiście to jest tylko tak, że nie ma wyjścia, czy również musimy szukać jeszcze jakichś innych motywacji, bo oczywiście cały ten ciąg retrospekcyjny, który jest pokazywany jako coś bardzo intymnego, tak? Po pierwsze, to są intymne wspomnienia jednej z kobiet, po drugie mówiące o intymnej relacji z drugą kobietą, ale przecież również ma to właśnie swój jakiś wymiar uniwersalny, tak? I to, co jest w Pasażerce, i to często podkreślano, ponieważ ten film również był, zresztą po dziś dzień jest chyba jednym z bardziej w ogóle znanych za granicą polskich filmów, co ciekawe, nawet trochę może odrobinkę kuriozalne, ten film po raz pierwszy została jego kopia odnowiona i wydana w takim pełnym cyfrowym wydaniu, również z dodatkami, uzupełnieniami i tak dalej, nie w Polsce, tylko w Stanach właśnie, gdzie ten film jest rzeczywiście bardzo często pokazywany, chociażby razem na przykład z Ostatnim etapem, jako przykład tego, jak się kodyfikował, rodził taki język pokazywania obozów koncentracyjnych, tak? bo to też jest pewna zasługa Munka. Ale to, co oczywiście przede wszystkim się najczęściej podkreśla, w przypadku tak samo jak w filmie Różewicza, właśnie ten pewien wymiar takiego uniwersalnego pytania o relacje, jakie nawiązują się między ludźmi w sytuacjach ekstremalnych, tak? W sytuacjach, których nie da się sprowadzić wyłącznie do pewnego właśnie jakiegoś takiego konfliktu zbiorowego, jakiegoś ścierania się racji zbiorowych, takich konfliktów, które zawsze mają ten swój wymiar również taki indywidualny i który jest w tym być może nawet najbardziej przejmujący czasami. To, co już zupełnie na koniec jednak też i w tym filmie, podobnie zresztą jak w Ostatnim etapie, zwraca uwagę, i też bym chciała, żeby Państwo tak na tym też się odrobinkę skupili. Ten film pokazuje konflikt Niemki i Polki, tak, czy relacje między Niemką i Polką. Podobnie jak w Ostatnim etapie, tutaj praktycznie w tym filmie nie ma miejsca na kwestię zagłady. Tak, to jest
To jest film, który pokazuje, on się rozgrywa na bloku Kanady, czyli tym bloku, gdzie gromadzono i segregowano mienie odebrane Żydom, którzy byli przywożeni w transportach i kierowani do komór gazowych. Tylko w jednej scenie, która też, to też proszę, żeby Państwo na to zwrócili uwagę, ta scena jest zupełnie inaczej sfilmowana, zupełnie inaczej oświetlona, jest jakby, bardzo mocno jest podkreślone to, że mamy do czynienia z jednak inną sytuacją. Tylko jedna jest taka scena, kiedy rzeczywiście my jesteśmy postawieni jakby przed zagładą, tak? Przed tym, co tam realnie w obozie się odbywało. Natomiast cały konflikt jest przesunięty w nieco inny rejon tej rzeczywistości.